Siemanko, jesteśmy w drugim odcinku NFS-a Unbound. Co tu się dalej wydarzy w naszej fabule? Wow, jakie detale. Oj, oj, widziałem BMW-kę. Taką bym też pojeździł. Sam miałem taką, ale nie oczywiście M3, żaden M-pakiet. Nic ci nie jest. Wyczyścili parking. Zaczekaj tu. Szlak! Wiedziałem. Mówiłem wam. Justin, kto to był? Nie znam typa. Jasne, jedziemy! Zawołał się po imieniu. Rydell, ona była ze mną całą noc. Komu mówiłaś o tym miejscu? Nikomu! Nikomu, tak? Nie byłaś w Heights? Nie nabijałaś się, jaki to staruszek jest ufny? No i kto mi teraz zaufa? Opanuj się! Przygarnąłem cię, kiedy nikt inny cię nie chciał. Wow, Rydell, wyluzuj. Jas, czekaj! Mała kłótnia. Hej, co jest? Czy ona właśnie zabrała wóz? Właśnie, gdzie jest mój samochód? Zabrała wszystko. Zostałem bez samochodu? What the fuck? Dzisiaj znowu pucha. Jakaś starsza pani przyjechała na wymianę oleju, ale niestety nie miała kasy. Tylko samosy. Są w lodówce. Jaki staruszek ładny. No nic. Zamknę już. I spróbuję coś zarobić na boku. A, właśnie. Sprzątałam też w składziku i cóż, miałeś rację. To był opos, a nie szczur. No więc... Tak. Wciąż tam jest. O, hej! Przyszła książka, którą zamawiałeś. Chłopie, jakbyś kiedyś chciał pogadać, wal jak w dym. Będę jutro rano, żeby otworzyć. Okej? Nara! Dobra. Komu podwózkę? Fury Rydella, potrzebujesz podwózki? Hej, jestem Tess. Słyszałam, że jesteś dobrą opcją, jeśli chodzi o tanie przejazdy. Wyślę ci adres i miejsce docelowe. Spoko, już tam jadę. Naprawdę, za jakiegoś Bolta tutaj teraz będę robił? A tu mamy Nissana. Całkiem fajny klasyk. Fura firmowa. No, całkiem spoko. I mruczy fajnie. Kurde, mój lakier. Kałuże na ulicach wyglądają nieziemsko. Takie prawdziwe odbicia dają. Fajnie to wyglądają. Te ulice, trzeba przyznać. Tak jakby trochę budynki odbiegały detalami do reszty.
Więc jest tutaj dobrze, bardzo dobrze graficznie, ale do next gena no nie powiedziałbym. Chyba żeby zrobili, słuchajcie, na tym nowym silniku Unreal. No, czekam na to z niecierpliwością, na pierwsze gry na tamtym silniku, gdzie było to demo Matrixa. Ale to będzie czad. Nie no, tutaj też jest ładnie, tylko nie wszędzie jest ten efekt wow. Ale jest spoko. No i ja mówię, ej gościu, no i obczaj to on na to. Kto ma wiedzieć, ten wie. I wiesz, co wtedy powiedziałam? Gościu! Hej, Tess? Hejka! Ogólnie dubbing jest spoko też polski, bo słyszałem opinię, że jest beznadziejny, jak go zmienić, bla. Jestem trochę spóźniona, więc jeśli możesz... Jasne. Nie no, jest całkiem udany. I śmieszny nawet. Wiesz, szynszyle albo jakiegoś... oposa czy coś? Nie, czemu? Serio? Tak pytam. Uchylę trochę okno. To, co to za adres? Jadę na taki pusty parking koło wiaduktu, kojarzysz? To było dawne miejsce zbiórek uczestników ulicznych wyścigów. O, ścigasz się? Powiedzmy. W każdym razie gliniarze praktycznie zamknęli już to miejsce. Z tego co słyszę, scenę czeka poważne przetasowanie. Serio? Mhm. Kto ma wiedzieć, ten wie, a ja wiem. To jak to jest? Siedzisz w wyścigach, ale nie masz samochodu? Prawdziwe szychy są wożone. Lubię też być na czas. Nie da się szybciej? Prawdziwe szychy są wożone. Coś w tym jest, tylko szkoda, że ja do roboty sam muszę jeździć. 5 gwiazdek, fajnie się gadało. Może też trochę zostaniesz. Kto wie, może ci się opłaci. Tak, może tak zrobię. AMG Honda. To Skyline. Piękny, piękny. A my tutaj furą roboczą. Wow, dawno nie widziałam aż tylu kierowców w jednym miejscu. Co ich tu ściągnęło? Zamiłowanie do wyścigów oraz potrzeba wyrażenia siebie za kółkiem. No i kasa. Ta, pewnie kasa. Bardzo mi tego brakowało. Ford? Wcale się nie dziwię. Shelby. Przejdę się i zobaczę, co się dzieje. Dzięki za podwózkę, Speedy. Zaraz. To nie to jest mój... wóz. No właśnie. Yes? Dobra, dobra, skupcie się! Zaczynamy! Cieszę się, że wszystkich was tu widzę. Tak serio, to ile już lat minęło? Burmistrz dokręca troszkę śrubę, a my już wymiękamy? Myślałam, że to Lakeshore, że to prawdziwa scena wyścigowa! Szpanujecie tymi arcydziełami tuningu i muscle carami. Ten koleś na przykład... Czy naprawdę muszę wam przypominać, dlaczego tu jesteśmy? Kasa! W punkt. 3 kwalifikacje, pełne ryzyko. A jak wpadniesz na gliny, to musisz sobie poradzić. Jak ci się uda, to zobaczymy się w finale. Lakeshore Grand. Chcesz wygrać? To musisz być najlepszy. Okej, ale oddaj moje auto. 7 dni do pierwszych nieładnie. Kwalifikacji. Awans trzeba wywalczyć. Yes! Hej, Speedy. Chcesz dostać 5 gwiazdek? To pokaż, co potrafisz. 5 gwiazdek. Jasne. Jedź, jedź, jedź! Dobra, dajcie wsparcie. Thank you.
Kurde, odwal się. Nie możemy kontynuować pościgu. Kurde, jadą, no. Ostatnio widziano podejrzany wóz, gdy wjeżdżał do University Central. To było nawet fajne, nie? Kurde. O nie. Ci goście są jak zabójca w horrorze. Niedługo wypadniemy z tego cholernego pościgu. Co zrobimy na bis? Trzeba szukać dalej. Wycofuję się za tym. Jestem pod wrażeniem. Wyczułam jakąś wrogość między tobą a panną pogadanką. Ten samochód, który właśnie prowadzi, to był mój samochód. Dziwnie. Wyglądał na jej. Ten samochód. Miała nawet czelność zostawić tablicę rejestracyjną. Niech tylko Ryder się dowie. To? A, to właściciel warsztatu. Ten warsztat jest daleko? Tak myślę, że może pora zniknąć z ulicy. Ta, no jasne. Robi się. Muszę zapytać. To tutaj. Fury Rydela. Nieźle, ale nazwę można by zmienić. Więc to stąd się znacie z jazd, tak? Wynocha z mojego warsztatu! To nie ja! Hej, hej! To ty? System alarmowy się włączył. Hej, nie dotykaj. Wybacz. To jest Tess. No mal ci głowy nie urwałem. Miło cię poznać, pałkarzu. Ryder, widziałam Jasmine. Była na tym zlocie. Żartujesz? Nadal ma nasz wóz. Jest z tą samą ekipą, która obrabowała nasz warsztat. Teraz organizuje wyścig o dużą stawkę pod nazwą Lakeshore Grand. Przypał. Z naszym autem. Muszę ją pokonać. Potrzebuję warsztatu i twojej pomocy. Pomału, Sparku. Powiedzmy, że tak zrobisz, okej? Okay? Zmierzysz się z Jasmine i ją pokonasz w ulicznym wyścigu. I co z tego? I co z tego? To była kwintesencja tego warsztatu. A teraz rozejrzyj się. Radzimy sobie. To twoje? Mówiłem, nie dotykaj! Pan Rydel z Fur Rydela? Świetna nazwa swoją drogą. Powiem otwarcie. Pojechałam gdzieś na ten zlot, żeby poszukać kierowcy. I wtedy zjawiły się gliny. Gliny? Tak, ale nie były nawet w stanie nadążyć za Smarkiem. No, i tak sobie pomyślałam. Ma dobrego nauczyciela. Słuchajcie, mam to, czego wam trzeba. Kasę. A wy macie to, czego szukam. Powód, by wygrać. Mogłabym zainwestować w ten warsztat, reprezentować was. Może otworzyć jakieś drzwi? Zgódź się, Rydel. Mogę wygrać. Możemy odbudować to miejsce. O, przydałoby się, bo puchy. Zgoda. Juhu! Tylko obiecaj. Nieważne, co Jasmine zrobi, ty będziesz grać uczciwie. Stoi? Stoi. A więc, Rydel, masz tu jakieś fury? Witamy w furach Rydela. Już nie bardzo widzę te fury. Ha, były ukryte. Pewnie w piwnicy. Ile mam hajsu? 37,750. Wow.
O. Kojarzy mi się z tymi autami policyjnymi. Z USA. Mazda. Eclipse. To już powoli staruszek się robi. O. Kurczę. A osiągi? 2, 4, 1 i 6, 9. Sześć i cztery. Czyli to Subaru bierzemy. Tak jest. To będzie dobry zakup chyba. Nie było mi nigdy dane jeździć z żadnym Subaru. Zawsze taką imprezą chciałem pojeździć. Kurde. A to jest BRZ Premium 2014. No i dobra. Mam paru klientów, którzy mogliby nam pomóc zarobić trochę kasy przed następnym wyścigiem. Nieźle. Sądząc po tym, co tu widzę, sam się ścigałeś. No jasne, no mógłbym ci sporo opowiedzieć o dawnych czasach. Nie wątpię. Musisz wiedzieć, że byłem królem tych ulic. Królem? To musiało być bardzo dawno temu. Nie wiedziałam, że już wtedy były samochody. Może lepiej zajmij się pozyskiwaniem funduszy. Dobra, i tak nie zrobimy tu żadnego teraz tuningu ani nic w tym stylu, bo przecież... Nasz budżet jest marny. Ważne zawody każdy sobotni wieczór. Okej, to mamy tydzień. I potrzebujemy później gotówka. Co my tu mamy? Cztery i pół kawałka. Tu jakieś są jeszcze otwarte. Aha, wymagana klasa A. A mamy B. A tu... Łatwy szmal. Okej, nie mamy wyjścia chyba. Sprawdźmy to cudo. Jak ładnie wygląda. Hej, Sparku. Chcę pogadać o wyścigach. To będzie rozmowa o tym, jak za twoich czasów wszystko robiliście inaczej. Wiesz, kiedy ja się ścigałem, nie liczyło się tylko wygrywanie. Czyli to jest taka rozmowa. Ścigałem się z takim niezłym pyskaczem. Coś o tym wiem. Cały wyścig mielił ozorem. Raz mu pocisnąłem. Rzuciłem wyzwanie. Powiedziałem, żebyśmy się ścigali nie dla przechwałek, ale o czynsz za kolejny miesiąc. O, cholera. I co zrobił? Przeszliśmy od słów do czynów i po tym wyścigu zamknął gębę. Od tamtego czasu zakłady stały się codziennością. No, Rajdel, mogę to ukraść? Jasne. Tylko musisz znać przeciwnika. Nie miej się za kogoś lepszego niż jesteś. Szybko można stracić kupę kasy. Kumam, Ryder. Dzięki, szefie. Doceniam to. Teraz jakby większy ruch się zrobił. O, jakiś fotoradar. 49. Ogólnie to... Wiadomo, że to nie ma takiego kopa jak Lamborghini. Takie wolne się to wydaje w porównaniu z tamtym.
No i jesteśmy. O, i zakłady są nawet. Dobra. Możemy się założyć tak. O kurde, jakie oni mają fury. BMW? O nie, M-pakietowe, sportowe BMW. Mercedes, to nie wiem, Nissan czy coś. Ja mam z nimi rywalizować? Huh. No dobra, to może z BM-ką. Z klasykiem będziemy się ścigać. O, detale są piękne, także... No... Ale tak średnio te animowane postacie pasują do tego. Nie mogę się jeszcze przekonać. Ale sama gra jest dobra. Gdzie jest BM-ka? Jesteś słabi jesteśmy. O jest. Fajnie, ale ja mam jakiś wolny ten samochód. Oj, oj, oj. Jeszcze przegraliśmy, tak? Ło. On trzeci był. Nagroda 1000. 1000? O nie. I pół gwiazdki. Pościg? Pół gwiazdki? Czyście poszaleli. Uderza we wszystko co widzi. Kurde. Do wszystkich jednostek widzimy ścigany wóz. Wjeżdża do Apolonia Dystry. Uciekł. Czekaj policji. Hej, skoro krążysz po mieście, możesz odebrać samochód? Buick Grand National. Chcą sprawdzić, jak szybko może jeździć z prawdziwym kierowcą za kółkiem. Znasz jakiegoś? Wow, powiało niezłym sucharem. Wyślij pineskę. Jasne, pineskę. Tak. Wyślij lokalizację. Robić. Strasznie się jaram. Królewska fura. Klasyczny muscle z lat 80. Wymarzone auto ojca. Nazywał je zabójcą Corvette.
Niech będzie dumny. Zero press. Kurde, dwie gliny tutaj jadą. Hej, Speedy! Mamy 6 dni, żeby się załapać do pierwszych kwalifikacji. Zbierzmy trochę kasy i przygotujmy tę nową furę. Kumam. Poszperałam też trochę i wygląda na to, że grant będzie się składać z 4 etapów dla 4 różnych pojazdów. 4? No nie, też pożyczysz mi kasę? Czemu mam wrażenie, że to jakaś piramida finansowa? Speedy! Nie ufasz mi? Ktoś cię skrzywdził w młodości? Czekaj, na mój temat też poszperałaś? Nie, swój swego pozna. Nie martw się, próbuję jeszcze załatwić ci małą robotę na boku. Może uda się zarobić coś ekstra przed następnymi kwalifikacjami. Więc teraz jesteś moją menadżerką? Menadżerka? Brzmi nieźle. Nie wygłoszę ci żadnej mowy motywacyjnej. Ten świat kręci się wokół pieniędzy, więc idź jakieś zarobić. Nie ma sprawy. Ojej, szlaban się zepsuł. Jakie fajne odgłosy, jak jesteśmy na tym parkingu. Takie echo. No i detale aut i wszystko też mi się podobają. Dobra, rozpoczynamy tą misję. Osiemdziesiąty siódmy rocznik. Aha, musimy się zmieścić w czasie. Minuta 30. Kurde, jakie to ma przyspieszenie. Jasny gwint. No dobra, teraz w tej grze czuć prędkość. I tak się porządnie rozpędzimy. Jasny gwint. Idealnie. Niecała minuta 30. Ale fart. 3000. Przesyłka dostarczona. Tak się jeździ. Klient był pod wrażeniem. Powiedział, że będzie nas obserwował na Insta. Mamy Insta? To ekspres do kawy? Tes nie założyła? Gdzie? W kuchni? Nie, to konto w social mediach. Ach tak, to coś minister Rajc. Czekaj. Dobra, mam. Jest filmik z psem na deskorolce i ludźmi jedzącymi pierożki z drogich Adidasów. Okej, sam to rozkminię. Co? Poczekaj. Widziała psa na deskorolce? Na razie. Siema! Spróbuję dowiedzieć się czegoś o Jas i ekipie, z którą się wozi. Mam przeczucie, że nie tylko ona stoi za Grantem. Serio? Wow. Jak na to wpadłaś? Przez tę ogromną nagrodę? Może wozi ludzi za kasę? Twoim samochodem? Nieważne. Mam ochotę na bubble tea. Doro! Okej.
przyjemnie się jeździ, przyznam. Czym dalej, tym ciekawiej widzę w głąb gry po prostu. Coraz więcej rzeczy mamy. Centrala, widzimy poszukiwanego rajdowca. No ale konieczny będzie tuning tego Subaru. Na wyścigach sami widzieliście, że słabo to wyglądało. Łatwy szmal. No nie no. Znowu? Nie da się... Poczekajcie. Coś tu nie gra. Aha, to się po prostu nazywa nadrzeczny deptak. Patrzmy. No za mało mamy, 3900. A potrzebujemy 6000 na jakieś lepsze. Tak. Wyzwania. No dobra. Niech będzie. No ale... Jak ja mam to wygrać, kurczę, taki słaby ten samochodzik. Możemy wygrać na pewno z Civiciem. Z Mercedesem. Wyglądały dosyć słabo. Gdzie będzie jechać? Co ja się rozbiję w powietrzu? Kurde, no. Czuję, że mam tutaj najsłabszy samochód. Cholera, ale się wystraszyłem. Podobało mi się to. Nawet nic nie przegrał.
czekający na pościg. Wygraliśmy chyba z tamtym gościem. No ale wciąż trochę mało. Nie wiem, czy możemy spróbować sobie zrobić jakiś upgrade. Kurde, zobaczcie, jak ten asfalt wygląda mokry. I te odbicia. No jak prawdziwy. Wow. Ten samochodzik też wygląda nieziemsko. No dobra. Z przodu nie wygląda nieziemsko już. Drzewa też całkiem spoko są. Tylko te budynki, tak jak mówiłem, jakby trochę tak odstawały. Park. Nawet słychać, jak rozmawiają. Grażyna, Halina. Słuchacie teraz wiadomości z nad jeziora w KRS FM, stacji radiowej numer 1. Już za chwilę dalsza część wyjątkowego wywiadu z burmistrz Stevenson. Pragnę zapewnić mieszkańców Lakeshore, że ich bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Wiem, że zwiększona obecność policji na ulicach wpływa na nasze codzienne życie. Zaufajcie mi. Słyszę wasze głosy. Jestem z wami. Niektórzy twierdzą, że za bardzo skupia się pani na walce z przestępczością, a za mało na problemach zwykłych ludzi. A czy przestępczość to nie jest problem zwykłych ludzi? Może lepiej odpowiedz na pytanie. No dobra, zobaczmy sobie, czy coś się uda. Za 10 tysięcy. Dzisiaj w ratuszu burmistrz Stevenson ogłosiła, że zwiększa środki na finansowanie policji. Samochody sieją zamęt na ulicach naszego miasta. Po wczorajszych wybrykach, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców, wdrażam w życie politykę. Rozsądek przeciwko nierozsądkowi. Brzmi rozsądnie? Nie bardzo. Kurczę, za drogie to. Żeby nowy silnik kupić. A tutaj? Tam są chyba konie mechaniczne. Prędkość się zwiększy troszkę. Na sport. Zobaczmy, co się najbardziej opłaci. O, tutaj już jest taka większa różnica. To jest ten EQ. Układ paliwowy. Też całkiem nieźle. Wydech. Tu już drogo. Turbo doładowanie. Nie, no to na pewno nie. Nie, no na razie musimy kupić na pewno EQ. I to może indukcję? Lub układ paliwowy. Dwa, sześć, sześć i pięć, siedem. Układ lepszy. No i jesteśmy bez kasy.
Kup i sprzedaj. My nic nie mamy. O cholera, jaki stary Golf. Kiedyś moja koleżanka miała takiego. Ależ to było takie śmieszne małe autko. Tutaj to już chyba widzieliśmy, chociaż nie. Akura jakaś. Eclipse. No, będzie co wybierać. Nissan Silvia, o proszę. Kurczę, ja bym chciał tych samochodów. Ojej, Lancer, uwielbiam. W Gran Turismo nim jeździłem często. Identyczny. Nawet swojego czasu, słuchajcie, zanim kupiłem teraz mój mały sport BMW, to była też opcja właśnie, żebym kupił takiego Lancera, znaczy takiego, na pewno nie takiego Evolution, tylko zwykły Mitsubishi Lancer, po prostu taki, bez tych nakładek, spoilerów, dwóch rur i tak dalej. Podobno fajnie się nim jeździ na żywo, niestety, albo stety. Wybrałem dalej BMW i może kiedyś się dowiem. O, tam widzę Mercedes. Uj, to też, tym też chciałem zawsze pojeździć. Tylko może nie tym, tylko tym starczym, takim WRX. Nie pamiętam, który to był rocznik, 2003, 2001. Bo to już jest ten, którym jeździł Solberg później, pamiętam, w WRC. Swoją drogą. Smutne, że teraz w WRC nie ma już Subaru, Mitsubishi, jakieś to dziwne. Jakieś chińskie auta, japońskie weszły tam. Klasyk. Mercedes. Trochę mi się kojarzy z takim starym taryfiarzem. Z grubym takim w okularach. I z petem w ręku. Tym też nie dane mi było nigdy pojeździć. Najstarszą BMW, jaką miałem, było E36. Chociaż widziałem takie u mnie na mieście. Z raz czy dwa razy było mi dane pooglądać, chociaż jak wygląda w środku. Tylko oczywiście to nie była taka M3. Tylko taka zwykła. No tak czy inaczej wartość takiej, nie? Takiej BM-ki jest już coraz wyższa. Tu popularne takie to ta Honda. Dużo ludzi kupuje te UFO. Nie kierowałem, ale było mi dane też pojeździć jako pasażer i no takie inne jest. W ogóle co ja gadam o samochodach? Bym musiał nowy odcinek zrobić. Patrzcie, ile tego tutaj jest. O. Już mówiłem, że takie miałem. Tylko, że nie wiem, czy. Miałem E46, czarną, fajną, taką, no. Z fajnymi felgami, z fajnym wydechem, sedan 2.2. Jeździłem też 2.5. Poniżej 2.2 to nawet nie ma co wsiadać. Co ja gadam? W ogóle jedziemy stąd. Tutaj chciałem sobie coś zobaczyć. Następną sesję. Na ten zlot. Tu. Ten łatwy wyścig, łatwy szmal. Tak. Ciekawe, czy odczuję w ogóle różnicę w jeździe. Dla ciebie parę lepiej płatnych zleceń, jeśli nie boisz się pobrudzić rączek. Trochę kasy się przyda. A czego Rajdel nie widzi, tego mu nie żal, nie? Tak. Bo ostatnio się to tak świetnie skończyło. Warsztat? Okradziony?
A teraz ja próbuję odzyskać swój wóz? Aha. O, tylko nie zapomnij o mojej doli, żebym nie musiała połamać ci kciuków. Żart! Na widok krwi robi mi się słabo. No dobra, zamawiam ramen i będę oglądać ten nowy reality show, w którym wypuszczają ludzi nago na scenę i każą śpiewać za ubranie. Finał sezonu. Może ktoś w końcu dostanie skarpety. Nara! No, jest trochę lepiej jakby. Samochodzik lepiej już się zbiera. Ale i tak nie będzie szału, czuję. Jeszcze tutaj. Z kim się zakładamy? Szkoda mi kasy, ale... To jest zakład, tak? Zysk 300, 400... O, dużych różnic nie ma. Ten Mercedes jest łatwym łupem, moim zdaniem. Damy radę Subarką. Gdyby tak już w pierwszej trójce przynajmniej byli. Te felgi trzeba wymienić, bo takie... No, takie zwyczajne, standardowe. Spadaj tą Hondą. Na trzecim miejscu. Kurde, tamten na skróty se pojechał. To dziad. Nie znam tej trasy. No ale już możemy nawiązać chociaż rywalizację tutaj. O coś więcej. Po jednym tuningu. Mamy drugie miejsce. Jest spoko. Chciałem być w pierwszej trójce, jestem drugi. I wygrałem zakład. Trwa 900. A ile mamy w ogóle ogólnie kasy już? Chyba mało, tam 3 z czymś. Kurde, 1,5 gwiazdki? O-o. Ostatnio widziano podejrzany wóz, gdy wjeżdżał do Cyril High. Zgłasza się patrol, my też gonimy cel.
ale mi się udało. To koniec. Wycofuję się. Dobra, a gdzie możemy jechać? Hej, Smarku. Jak wam poszło? Nieźle. Tess chyba też bierze udział, a to już coś. Fajnie. Wiesz, że Jasmine zrobi wszystko, żeby wygrać, nie? Tak, to czuć. Więc auto ma być tip-top. Ma śmigać aż miło, żeby nie było. Ma śmigać aż miło, żeby nie było. No wiesz, poprawię go osiągi i zarób trochę kasy. Jasne, łapie. Wow, ile to ja wiem. Niezłe, nie? Może wrzucę to na koszulkę. Dobra, widzimy się w warsztacie. Jak tam chcesz, Ryder. Co tu mamy? No nie. A nie, mamy już tyle, dobra, no i super. Zysk. Nie ryzykuję zbyt wiele. Nie zdążyłem się przypatrzeć tych ostatnich dwóch aut, co nam tak dali w kość na koniec. Co tam były za auta? Trzeba to zobaczyć teraz. Chyba tak ma być, że na starcie zawsze jesteśmy gdzieś z tyłu. Padaj. Haha. Mam cię. Serio, nie widzę szans na twoje zwycięstwo. Nie? Wygrywam. Nie wygram. Centrala, patrol na miejscu. Jest. Tak jest, mamy to, mamy to. Chociaż kurde, jakie to marne pieniądze w porównaniu z tuningiem nawet. O, 5 koła. O, o. Lepsze samochody, zobaczcie. Już takie SUVy na dwóch gwiazdkach. O, o. Thank you.
właśnie wyparował. Ścigany wóz właśnie zniknął gdzieś w University Central. Nie przestawać szukać. Odwołać pościg. Nie złapiemy celu. I teraz jedziemy do kryjówki. Słuchacie audycji Late Lake Deepa Forda w KRS FM, najlepszej stacji w mieście. To była grupa KM i jej najnowszy utwór Tots Eclectic. A teraz jest ze mną kandydat na burmistrza Holden Parker III. Witamy na tym. Dziękuję, Simon. Ty. Nie, dziękuję. Mam zbyt wysoki cholesterol. Zacznijmy od informacji, według których Stevenson ułatwia swoim znajomym wygrywanie miejskich przetargów. Tak? W takim razie ktoś powinien wyrazić przeciwko temu otwarty sprzeciw. Kurde, jak ja mam tu jechać? Pogubiłem się. Przeciwko niej w najbliższych wyborach? Tak, powinieneś zaprosić kogoś takiego do radia, Simon. Nie Simon, tylko ty. O, chcesz ty? Gwint. Dobrze, mam tu gdzieś paczkę krakersów. Telefon od słuchacza. Chyba tutaj. Też nie. Ej no. Nie mogę zjechać autostrady. Może jakoś tędy? No nie. A słuchajcie, to nie jest też tak, że cały czas nie będziemy puszczać muzyki w grze, soundtracku. Jak tylko się to uspokoi, to myślę, że wrócimy do muzyki, tylko po prostu YouTube musi się ogarnąć, albo artyści, którzy zrobili w ogóle muzykę do tej gry, bo no to jest mega słabe, że utrudniają życie streamerom i gra na tym cierpi i wszystko dookoła. Jesteśmy pod garażem i tym pięknym widokiem tej Subarki kończymy drugi odcinek. Widzimy się w trzecim odcinku. Będziemy tuningować dalej tą Subaru za chwilę. Będziemy szukać nowych wyzwań, oczywiście, i mam nadzieję, że tryb fabularny także zaraz się rozwinie i będą jakieś kolejne fury do dostarczenia. No, będzie ciekawie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje. Mile widziane, kolejne nowe i... O, i zaczyna się. Cześć, muszę jechać.